Po długich tygodniach dyskusji Platforma Obywatelska wypracowała stanowisko w sprawie aborcji. Możliwość dopuszczenia determinacji ciąży w wyjątkowych sytuacjach po spełnieniu warunków do 12 tygodnia. Mówiąc wprost, propozycja Platformy oznacza dostępność aborcji dla każdego do 3 miesiąca ciąży po konsultacji z psychologiem. Umowa społeczna powinna odrzucać skrajności lewicowe i prawicowe. Choć na konferencji unikano określenia aborcji na żądanie, to jest to wyraźny krok w kierunku liberalizacji prawa. Stąd reakcja lewicowych partnerów Platformy. Inicjatywa Polska Pierwsza bardzo się cieszy, że Platforma podjęła wreszcie stanowisko i jasno stoi po stronie kobiety. Inaczej patrzą na to konserwatyści. No jak mogę być zadowolony, skoro mój głos, głos konserwatystów, no nie został wysłuchany. To jeden z partyjnych głosów, które, jak ujawniła Interia, apelowały o odrzucenie radykalnych pomysłów i nieuczestniczenie, tu cytat, w wojnie aborcyjnej. Jest to radykalne rozwiązanie do 12 tygodnia, w zasadzie na życzenie. To znaczy na życzenie, powiedzmy sobie to wprost. W reakcji na takie głosy Borys Budka zapewniał, że w tej sprawie Platforma nie zarządzi dyscypliny partyjnej. Zawsze w sprawach światopoglądowych każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem. Dodatkowym utrudnieniem przy realizacji pomysłów Platformy może być konieczność zmiany konstytucji. Oprócz aborcji do 12 tygodnia wybrzmiały dziś postulaty edukacji seksualnej oraz bezpłatnego dostępu do antykoncepcji i in vitro. Spór o podejście do aborcji skupia jak w soczewce szerszy problem dotyczący strategii, jaką powinna przyjąć opozycja, a także oceny przywództwa Borysa Budki. Część polityków Koalicji Obywatelskiej przestrzega, że przesadny skręt w lewo może być niezrozumiały dla wyborców. To jest na pewno bardzo korzystne dla Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński chce mieć do czynienia z opozycją mocno lewicową. Takich głosów w Koalicji Obywatelskiej jest więcej. Jeżeli utożsamimy opozycję wobec PiS z aborcją na życzenie, PiS wygra następne wybory. Zgadzam się w 100% z Pawłem Zaleskim. Były szef Platformy zarzuca też działanie niezgodne ze statutem partii. Zdaniem Grzegorza Schetyny tak ważne decyzje może podjąć Rada Krajowa, a nie zarząd. Dzisiaj jesteśmy w Platformie Obywatelskiej, gdzie obowiązuje deklaracja ideowa przyjęta w 2001 roku przez Radę Krajową. Stronnicy Borysa Budki widzą w tym wykorzystanie sporu do uderzenia w obecne władze partii. Statutowym organem do zajmowania stanowisk w partii jest zarząd partii. Pozycji Borysa Budki nie wzmacniają sondaże. Z ostatniego badania wynika, że Platforma może liczyć na 18% głosów, tylko o włos wyprzedzając ruch Szymona Hołowni. Jak pan ocenia zachowanie Borysa Budki w tej sprawie? Ten uśmiech i milczenie na pytanie o ocenę Borysa Budki mówią sporo o pęknięciu w Platformie. Pęknięciu, które po dzisiejszej decyzji będzie się tylko pogłębiać. Marcin Fijołek, Wydarzenia.